Dzień dobry, to jest program Sportoker, witają Państwa. Dawid Wygas. I Jakub Szymański. Dawid, dzisiaj piłka nożna, żużel, siatkówka, koszykówka, czyli wszystko, co tygryski tylko 35 minut lubią najbardziej. I tylko 35 minut, dlatego się streszczamy. Zaczynamy od piłki nożnej. Piłki nożnej w dwóch aspektach. Aspekcie organizacyjno-prawnym i aspekcie czysto sportowym. To może najpierw zacznijmy od tego organizacyjnego, bo otworzone zostały oferty w przetargu na modernizację stadionu przy Limanowskiego 83, czyli tego stadionu, na którym ma grać Częstochowski Raków. Dokładnie tak. Cztery oferty. I są oferty, które mieszczą się w tych ramach przedstawionych przez urząd. Tak jak widzimy, one różnią się kwotami, różnią się jakby terminem zakończenia tych prac. Natomiast jest szansa na to, że Raków jakby w momencie, kiedy te oferenci zostaną jakby wybrani, wiadomo już, jaka firma będzie wtedy ten stadion realizowała, dostosowywała go do wymogów ekstraklasowych, jest szansa, że Raków w momencie inauguracji rozgrywek 2020-2021 będzie miał stadion już gotowy do wymogów ekstraklasowych. Natomiast z tego, co ja ostatnio rozmawiałem, to w ogóle problem jest dwojaki, bo też reforma naszej ekstraklasy od sezonu 2021-2022, czyli powiększenie jej do 18 drużyn, jakby też pokazuje, że wtedy będą te spadki inaczej wyglądały. Ale z tego, co wiem, nie ma możliwości prawnej na ten moment, żeby Raków zdegradować z ekstraklasy ze względu na brak stadionu. To troszkę rzuca też inne światło na pewnego rodzaju nasze też obawy. Tak? Więc to jest dosyć zawiła kwestia, bo jak wiemy doskonale, ekstraklasa, rozgrywki ekstraklasy nie są zarządzane przez PZPN, więc tam pojawia się pewnego rodzaju jakby sprzeczność, z tego co wiem. Nie wiem dokładnie, na czym to polega, bo to już są też zawiłości prawne, regulaminowe i jakby ciężko w tym wszystkim się odnaleźć. Natomiast okazuje się, że nie tak łatwo byłoby się pozbyć Rakowa z ekstraklasy ze względu na brak stadionu. Oczywiście to nie powinno też, że tak powiem, nie powinniśmy lekceważyć tego i powinniśmy cały czas robić wszystko, żeby ten stadion jak najszybciej powstał, bo chcielibyśmy po prostu zwyczajnie oglądać Raków w Częstochowie i mówimy o tym wielokrotnie. W każdym razie, drodzy Państwo, podsumowując, cztery oferty, z czego trzy, myślę, w zasięgu finansowym miasta. Oczywiście otwarcie ofert nie oznacza, że taki finalny wykonawca został wyłoniony, że została podpisana umowa. Tutaj procedury muszą trwać. My nie będziemy tego wyjaśniać na antenie teraz. Wszystkich zainteresowanych odsyłam do materiału cztery oferty naszego redakcyjnego kolegi Marka Kułakowskiego, który w bardzo przystępny sposób wraz z panem Michałem Koniecznym, czyli naczelnikiem Wydziału Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy, to wyjaśnia te zawiłości prawne związane właśnie z zamówieniami publicznymi. Natomiast patrząc na te kwoty i patrząc na ten termin zakończenia tych prac stricte licencyjnych, jeśli możemy je tak nazwać, jesteśmy pełni optymizmu. Jest dwóch faworytów, myślę, do tego przetargu. Jednym z nich jest częstochowska przemysłówka i myślę, że jakby ten kwota oraz czas realizacji, to jakby obie te wartości będą jakby brane pod uwagę przede wszystkim w odniesieniu do wyboru tego wykonawcy. Na pewno teraz pracownicy wydziału mocno czytają oferty, przeglądają, zapoznają się. I tak jak powiedziałem, cała ta procedura opisana świetnie w materiale Marka. Natomiast teraz zostawmy już te aspekty prawno-organizacyjne. Przejdźmy bezpośrednio do sportu, ponieważ w zeszłym tygodniu mieliśmy takie dość minorowe nastroje. Ten mecz w Gdyni z Arką absolutnie nie poszedł po myśli podopiecznych trenera Papszuna, a może inaczej, ostatnie 15 minut tego spotkania. Zdecydowanie, jakby jest to była bolesna porażka, bo tak doskonale sobie zdajemy sprawę, mając 2-0 na wyjeździe i przegrywając ten mecz, szczególnie teraz w odniesieniu do tej ligowej tabeli, gdzie Raków jest na 8 miejscu i gdyby miał te 3 oczka więcej, to miałby ten bufor bezpieczeństwa i nawet by chyba przeskoczyło jedno miejsce wyżej w tej ligowej tabeli. Natomiast do czego zmierzam? Zmierzam do tego, że Raków fajnie się ogląda, to co mówimy od początku sezonu, natomiast Raków w odróżnieniu od innych zespołów gra
przez większe fragmenty spotkania tym ostrym, wysokim pressingiem. Jak miałem okazję być na derbach Krakowa i siedząc wśród kibiców w Krakowie, to też takie miałem doświadczenie troszkę z natury socjologicznej też, bo ciężko się być kibicem Wisły i siedząc... Sympatyzujesz z gospodarzami, widzę. Nie no, sympatyzowałem z zespołem gości, ale no, musiałem siedzieć... Siedziałeś w sektorze gospodarzy. Natomiast musiałem siedzieć w sektorze gospodarzy ze względu na to, że kibice Wisły nie zostali po pierwsze wpuszczeni na stadion z grupą organizowaną, po drugie już śmiałem się ostatnio w rozmowie ze znajomymi, że już człowiek się starzeje, już to już nie te czasy, żeby chodzić na mecze i krzyczeć, tylko już bardziej ten klimat kiełbasa niczym Konrad Wallenrod tam się znalazłeś. No tak sam pośród wszystkich, więc musiałem też tonować swoją radość po bramkach Kuby Baszczykowskiego i Heberta, ale już pomijając ten aspekt, osoby, które tam siedziały, wśród których miałem okazję oglądać to spotkanie, właśnie wyróżniały Raków za to, że jego się fajnie ogląda. Wielu kibiców innych klubowych, krakasowych też to zauważa. No i przede wszystkim jest po pierwsze dużo bramek. Jest bodajże seria iluś spotkań, gdzie nie było mniej niż 2 bramki w spotkaniach Rakowa. Przed meczem z Wisłą Płock to było 10, więc teraz już 11, dokładnie, bo 2-0 tak. Z Wisłą Płock. Dokładnie tak. Mamy też kwestię właśnie tego pressingu wysokiego, który doskonale widzieliśmy właśnie też w spotkaniu z Wisłą Płock, gdzie Tomasz Dene, bramkarz Wisły, rozgrywał piłkę krótko, to od razu był doskok i w momencie, kiedy udało się odebrać piłkę, to od razu była groźna sytuacja na korzyść Rakowa. Jeśli zespół gospodarzy właśnie w spotkaniu z Wisłą Płock, zespół z Płocka wyszedł z tego pressingu, to się tworzyła od razu okazja dla zespołu gospodarzy, ponieważ no z tyłu Rakowa było troszkę mniej, więc jest to pewnego rodzaju ryzykowna taktyka, ale w porównaniu do innych zespołów, w porównaniu do innych spotkań, no to Raków tym stylem zasługuje na to, żeby być w tej górnej ósemce. Miałem okazję oglądać te derby, no i powiem szczerze, że to tak trochę wyglądało, jak kiedyś Jose Mourinho powiedział, że pierwsza połowa spotkania meczu piłkarskiego jest zawsze przedsmakiem i takim aperitivem do drugiej połowy, w której się tak naprawdę najwięcej dzieje. W meczach Rakowa tego nie widać i to powiedzenie się zupełnie w tym przypadku nie sprawdza. Natomiast w meczach derbowych, czy nawet przy okazji El Clasico, to doskonale to widzieliśmy, że te pierwsze połowy w tych spotkaniach arcyważnych raczej są wyważone. Dopiero ewentualna bramka w drugiej połowie otwiera te spotkania i one się zaczynają robić ciekawe. Chodzi mi o to, że o jakość tych spotkań, bo wiesz o czym mówię. Raków broni się jakością, piłkarską jakością swojej gry. Natomiast wiele spotkań ekstraklasowych, no tej jakości nie ma prawie że w ogóle. I to jest problem, że przychodzi widz, który dostaje produkt, który jest opakowany fenomenalnie. Ale to jest, wiesz, to jest coś, co trener Papszun podkreśla właściwie w każdej rozmowie i w każdej wypowiedzi. Że oczywiście celem Rakowa jest to, żeby wygrywać, ale celem Rakowa jest też, żeby grać atrakcyjnie dla oka, bo po to robi się piłkę nożną, tak? Dokładnie, żeby kibic dobrze się bawił na trybunach czy przed telewizorem. I Raków to niewątpliwie zapewnia. Z drugiej strony patrzymy na drugiego Benjaminka, przepraszam, że się wtrącam, ale wiesz, no, mamy ŁKS, który też fajnie grał na poziomie pierwszoligowym. Nawet ta końcówka rozgrywek pierwszej ligi w ubiegłym sezonie wskazywała, że to mogą być dwie drużyny, które dają wartość, ale w tej no, mocnym zmierzeniu się z tymi realiami ekstraklasowymi okazało się, że ŁKS sobie nie radzi. Jest na dnie tabeli, jest pierwszym kandydatem do spadku i ciężko będzie drużynie z Łodzi się z tego wygrzebać. Raków, pomimo braku infrastrukturalnego, daje wartość dodaną, czym też zamyka usta malkontentom, którzy by chcieli właśnie ten Raków degradować za to, że nie ma stadionu. Tak, no i jakby jeszcze taki jeden aspekt, który akurat mnie rzucił się w oczy przy nagrywaniu programu Sport Talker Extra z trenerem Papszunem. Ponieważ rozmawiamy na temat spotkania z Arką Gdynia i to zresztą mogliśmy słyszeć w trakcie programu. Pewność siebie. Trener Papszun jest osobą, od której bije pewność siebie, ale pewność siebie, której nie należy mylić z zadufaniem czy z przesadną oceną własnej wartości. Znaczy, on jest przekonany o tym, że praca na treningach jest wykonywana w sposób należyty i ta porażka z Arką to jest swoisty wypadek przy pracy, który wynik z pewnych niefrasobliwości w trakcie spotkania. Natomiast no, jeśli te schematy będą realizowane, to zespół zacznie zdobywać punkty i ja też się pytałem o to, czy taka porażka z Arką nie wpłynie negatywnie na morale zawodników. No ale się okazało, że zareagowali fenomenalnie. 2 zwycięstwa, 4 bramki, 0 straconych, no i
Więc no, to jest naprawdę dowód na to, że ta drużyna jest bardzo mądrze prowadzona. Oczywiście szkoda takich meczów jak ten z Arką. Szkoda takich meczów jak ten z Lechem nawet, no, gdzie przegrywamy 0-3, nie prezentujemy się zbyt atrakcyjnie, no ale mimo wszystko no, jeden punkt, tak jak przekonywał trener Papszun, można było stamtąd wywieźć. Mecz z Legią, gdzie był remis, a mogliśmy wygrać, gdzie by Bart strzelił 11, to spotkanie mogłoby się zupełnie inaczej ułożyć. I w pewnym momencie to zaskoczyło, tak, coś kliknęło i pewne zwycięstwo nad mistrzem Polski, bo Raków całe spotkanie z Piastem zdominował. Pewne zwycięstwo nad Wisłą Płock. Dominacja, pomimo tego, że drużyny przeciwne mają dużo większe posiadanie piłki, tak? To Raków jakby nawet pomimo tego mniejszego posiadania piłki, to co ty mówisz, doskakuje pressingiem, wyprowadza sprawne kontry, umie też kreować akcje, bo to jest istotne. U nas w polskiej piłce troszkę brakuje tego, tej umiejętności stworzenia czegoś z niczego. Czy widzimy też doskonale, że jakbyśmy analizowali te akcje Rakowa, to są raczej krótkie akcje, szybkie po przejęciu piłki, kilka podań i sytuacja klarowna do ewentualnego zdobycia bramki. Ja też patrzę na Raków pod pryzmat tego zimowego okienka transferowego, bo ja jestem pod ogromnym wrażeniem Frana Tudora, który w Rakowie na prawym wahadle po prostu jest fenomenalny. Ten facet jest dwóch piłkarzy, którzy do polskiej ligi przyszło w zimowym okienku transferowym, którzy dają taką wartość, pokazują takie, no, oprócz umiejętności, wybieganie przede wszystkim, które u nas jest też pewnego rodzaju wartością bardzo ważną w rozgrywkach ekstraklasowych. To jest, jednym z nich jest właśnie Fran Tudor na tym prawym wahadle w Rakowie. Drugim jest Georgi Żukow w Wiśle Kraków, gdzie w środku pola ten piłkarz po prostu haruje jak... Zastanawiam się teraz, jak ze zdrowiem Frana Tudora, bo on dość mocno ucierpiał pod koniec spotkania z Wisłą Płock. Niestety nie posiadam na ten moment informacji, jak ze zdrowiem tego piłkarza, ale faktycznie on się świetnie wkomponował w zespół i to widać, że to bardzo mądry transfer. Zresztą no, Polatanowicz też gra i też prezentuje się dobrze, podobnie Mikołajewski. No. Tak jest, że wiesz, patrzymy na fajną wymienność pozycji w Rakowie, bo jak spojrzymy na tą formację ofensywną, to mamy tam Szczepańskiego, który wydaje się być taką naturalną dziesiątką, natomiast teraz jest wspierany przez Poletanowicza. Mamy te wahadła, które cały czas suną Bart i Tudor. W środku pola jest Szwarc z Sapałą. No i dwójka napastników, bo Musiolik dla mnie jest od połowy rozgrywek ekstraklasowych. Naprawdę gość, nie dość, że nabrał tej pewności siebie, okrzepł z tą ekstraklasą, że tak powiem, pogodził się z nią, strzelając parę bramek. To jest oprócz swoich gabarytów, oprócz tego, że fenomenalnie się przepycha, zastawia, to jest też szybkim piłkarzem, wiesz. Ja widzę też pewnego rodzaju prawidłowość w tych wyborach trenera Papszuna, bo zobaczymy, że jest... Ale wiesz co, wydaje mi się, że Musiolik bardzo dobrze przepracował zimę. To jest jedna rzecz. I wiesz, mamy Brauna, który też mu pomaga, potrafią grać we dwójkę, a już w lato przyjść Magutkowski z Termaliki, też ten sam jakby typ napastnika. Wysoki, szybki, dobrze wyszkolony technicznie, dobrze grający w powietrzu, więc jakby są przemyślane ruchy. To nie jest tak jak w większości polskich klubów, albo jak jest przykład drużyny Ankara Uluczu z Turcji, gdzie w ostatnim dniu okienka transferowego robi się 15 transferów, no i może coś się uda z tego wyciągnąć. Ja powiem tak, no, bardzo mądre prowadzenie zespołu. Wiadomo, że celem na ten sezon jest utrzymanie. Natomiast z tak mądrą polityką, ja myślę, że sezon następny, albo ten jeszcze następny, to będzie bardzo groźny Raków i to nie mówię w kontekście 5-6 miejsca, ale w kontekście naprawdę walki o jak najwyższe miejsce na podium. Jeszcze jedno, już na koniec odnośnie Rakowa, Tomasz Petrasek. No tak, no powołany do reprezentacji. Fenomenalny tydzień. Najpierw była bramka z Arką Gdynia, natomiast no... Wtedy ten wynik się skończył tak, jak się skończył. Teraz bramka z Wisłą Płock, urodziny, powołanie do reprezentacji. No bardzo dobry tydzień Tomasza Petraska, też przedłużenie kontraktu z Rakowem, o czym warto wspomnieć, więc automatycznie no też nabieramy tej pewności siebie. Ja widzę, Tomasz Petrasek z początku sezonu ekstraklasowego to też był inny piłkarz niż jest teraz. Na początku ta piłka, kiedy była w powietrzu, to było wszystko ok, natomiast przy nodze pojawiał się kłopot. Teraz już widzimy zupełnie inaczej. Zdrowy jest Andrzej Niewulis, a jednak nie wraca do tego składu. Pojawił się Mikołajewski też w zimowym okienku transferowym, od razu wskoczył do tej kadry, więc
Też mi się podoba to, że na tle innych klubów ekstraklasowych, na przykład nawet Krakowi, też wiele transferów w zimę, natomiast to by u nich mieli być gracze, bo tak nawet podczas tej rozmów kibiców słyszałem, którzy mieli stanowić tą wartość do jedenastki od razu. W Krakowie tak się stało, w Krakowi tak nie ma i w wielu polskich klubach to się pojawia kłopot, że jednak te transfery są nie do końca taką wartością, jaką by wszyscy chcieli, żeby były. Raków już w niedzielę, 8 marca o 12.30 podejmuje Pogoń Szczecin, Pogoń, która ciągle jest wyżej w tabeli od Rakowa, natomiast Raków wygrał w Szczecinie, kiedy Pogoń była na szczycie tabeli, wtedy 2-1. Teraz natomiast Pogoń w dołku na porażka z Jagiellonią. Porażka z Jagiellonią na wiosnę, raptem 2 punkty, więc no, myślę, że po takich dwóch spotkaniach, jakie zaprezentował Raków, ba, nawet biorąc pod uwagę te pierwsze 75 minut z Arką, to Raków faworytem meczu z Pogonią. Mam nadzieję, że przede wszystkim będziemy widzieć fajną grę, taką jaką widzimy do tej pory i to będzie przynosiło efekt, bo no, jak się okazuje, wybieganie i dobry pressing no, przynosi ogromne efekty w tej polskiej ekstraklasie. My, szanowni państwo, nie pokazujemy państwu tabeli z racji tego, że w momencie, kiedy program jest emitowany, to wciąż trwa ta kolejka, więc jeszcze pewnie pewne roszady się poczynią w tabeli. Natomiast na chwilę nagrania programu Raków w grupie mistrzowskiej na 8 miejscu i miejmy nadzieję, że już tak zostanie do tej 30 kolejki, kiedy dokona się podział. Natomiast no, my teraz zostajemy przy piłce, ale przechodzimy o dwa szczebelki rozgrywkowe niżej. Skra Częstochowa inaugurowała wiosenną kolejkę. No i co tu dużo mówić, no, nie była to najlepsza inauguracja, porażka w rozmiarze aż 1-4 z drużyną Górnika Polkowice, czyli nie z jakimś potentatem drugiej ligi, no i niestety to widmo spadku coraz bliżej. Niestety coraz bliżej, natomiast mieliśmy nadzieję po tym sparingu z Legią, szczególnie, że Skra zacznie dobrze tą rundę wiosenną. Porażka w takim trochę spotkaniu za 6 punktów, bo 3 punkty mogłyby spowodować skok Skry w tabeli. Teraz troszeczkę jednak tkwimy w tym marazmie spadkowym, jak doskonale spojrzymy w tabeli, bo ta drużyna 13, czyli to drugie miejsce już bezpieczne, to już jednak nie tylko jedno spotkanie, ale 2. 5 oczek przewagi. 2 straty, więc jakby no zdajemy sobie sprawę, że z tym będzie trudniej, zważywszy, że to jest drużyna Lecha, druga drużyna Lecha Poznań, więc tam w przypadku ewentualnie walki o utrzymanie zawsze pojawiają się ci piłkarze ekstraklasowi, bo doskonale sobie zdajemy sprawę z tego, że kluby takie jak Lech chcą mieć zaplecze tą drugą drużynę na jak najwyższym szczeblu rozgrywkowym, żeby móc tych zawodników, którzy nie mieszczą się w 11, ogrywać. Dokładnie tak, czy też młodych zawodników. Więc to będzie arcytrudne zadanie utrzymanie. Wiadomo też, że te zespoły, które są pod nami, no to jednak już mają sporą stratę, więc jakby o utrzymanie będzie się biła Stal, Skra, Pogoń Siedlce, Górnik Polkowice, nasz rywal jest Garbarnia Kraków. No, będzie to na pewno ciężka walka. Natomiast wiesz, mnie to przeraża jedna rzecz w tej drugiej lidze piłkarskiej, że tam bardzo mocno rynek psuje Widzewódź. Wiadomo, że no, ciężko się równać budżetowo z drużyną Widzewa. No, niewspółmiernie większa ilość budżetu, niewspółmiernie większa ilość kibiców. No ale jeśli budżet... I niewspółmierna historia. To też, ale jedna rzecz. Jak słyszę o tym, że Marcin Robak zarabia w drugiej lidze piłkarskiej 80 tysięcy złotych miesięcznie, w przeliczeniu razy 12 to mamy prawie że 1 000 000 złotych, a w rozmowach z prezesem Wierzbickim, oczywiście najniższy budżet w drugiej lidze piłkarskiej, no to musi zadeklarować klub 1,5 miliona złotych, natomiast realnie to jest około 1 000 000 w przypadku Skry. No to jest, to wiesz, to, no już nawet... Ale z drugiej strony wiesz, kto bogatemu zabroni, musiałbyś tak naprawdę... Ale wiesz o co chodzi, pojawia się dla mnie taka pewnego, co wiesz, oprócz tej dysproporcji finansowej i tak dalej, natomiast no nie może być tak, że piłkarz drugoligowy zarabia prawie że 100 tysięcy złotych miesięcznie, no bo to jest po prostu absurdalne względem nawet takiej przyzwoitości. Wiesz o czym mówię doskonale? Znaczy, ja się nie zgodzę się z tobą pod tym względem, znaczy oczywiście uważam, że piłkarz polski zarabia za dużo, ale tak generalnie, tak nie w przypadku konkretnego piłkarza. Natomiast no widzę w Łódź stać, tak, widzę w Łódź, nie wiem nic o długach, widzę Łódź, więc... Okej, okay, natomiast, no, ale chodzi mi o to, że przychodzi młody piłkarz, no i patrzy na gościa, który ma 36 lat, który zarabia takie pieniądze, no i jak on później ma
realnie patrzeć, wiesz, na... Wiem, ale z drugiej strony niech młody piłkarz nastrzela tyle goli w Ekstraklasie, co Marcin Robak. No dobrze, natomiast mówimy cały czas już o... Troszkę w przypadku Widzewa Łódź o zbieraniu takich trochę piłkarskich emerytów, którzy bardzo fajnie się prezentują na poziomie drugiej ligi piłkarskiej, ale jest Robak, jest Wołąkiewicz, jest Możdżeń. To są piłkarze, którzy się nie sprawdzili na tym poziomie ekstraklasowym. Znaczy, Marcin Robak w swoich czasach świetności oczywiście tak. Teraz już myślę, że mogą być różnie, chociaż wiadomo jaka jest ekstraklasa i pewnie te pieniądze skusiły ich, żeby zejść o te dwa szczeble rozgrywkowe niżej. No ale mówię, to jest dla mnie przerażająca rzecz pod tym względem, że mimo wszystko, no, to wygląda, powinno wyglądać trochę inaczej. No, ale salary cap wprowadzić? Rozwiązanie znane z NBA, z NHL czy z NFL-u? Myślę, że troszkę mogłoby to... Bo wtedy byś musiał... Ja jestem miłośnikiem wolnego rynku i oczywiście... Znaczy nie, wiesz... Fenomenalnie, że jest taka sytuacja. Natomiast, wiesz, jak patrzę na to, że zawodnik w drugiej, w trzeciej klasie rozgrywkowej w naszym kraju zarabia takie pieniądze, to jest dla mnie... Coś nie tak, z czym się mijamy, nie wiem, no po prostu, no wiele klubów się wiąże z ledwo koniec końcem, wiadomo, są to mniejsze kluby, mniejsze podmioty, natomiast później ciężko jest nawet ekstraklasowemu zespołowi rywalizować z pieniędzmi, które daje zespół w trzeciej lidze i wiele piłkarzy, no bo, młodych... Wiesz, no, wydaje mi się, że po prostu, no nie wiem, możemy wprowadzić zasady finansowego fair play, tak, no ale... Pewnie wtedy pensje byłyby uzależnione od wpływów do klubu. No jeśli na Skrę przychodzi ile? Co na Loretę przychodzi kibiców? No 150. Ile na Widzew przychodzi? 16,5 tysiąca, no, i kupuje karnety. Okej, okay. Wszystko jest okej. Okay. I jakby Widzew walczył o ten awans. Natomiast wiesz co jest dla mnie też bardzo ciekawe, że w momencie kiedy tam grają tacy piłkarze za takie pieniądze, to jak patrzymy na tą ligową tabelę drugiej ligi piłkarskiej, to jest Widzew 44, Górnik Łęczna 42, GKS Katowice 41. Ostatnia kolejka, Widzew grał bodajże chyba z Olimpią Elbląg u siebie, 2-2. Przecież przy takich zawodnikach i przy takich pieniądzach to tu powinno być na 21 kolejek 60 punktów. No bo, ale wiesz, o to mi chodzi, że ci goście zarabiają ogromne pieniądze, a są liderem drugiej lidze piłkarskiej. Ale to w ogóle nie przewyższa względem na przykład budżetów innych klubów. No wiadomo, że teraz patrzymy w drugą ligę piłkarską, mamy na drugim miejscu Łęczna, na trzecim GKS Katowice, to są też marki. Ale wiesz, jasne, nie? Ja się w 100% zgadzam, tylko że popatrz na Ekstraklasę. Z budżetem, jaki ma i z całą otoczką wokół klubu, po 26 kolejkach Legia powinna być mistrzem. Max po 30. Okej, okay, tylko że jeszcze masz, wiesz, w Ekstraklasie masz to, że masz marki typu Lech Poznań, typu Wisła Kraków, która teraz sportowo i organizacyjnie jest tak, ale jako klub cały czas mentalnie aspiruje. Masz Lechię Gdańsk, masz Jagiellonię. No to Widzew też mentalnie aspiruje. Mentalnie aspiruje do powrotu, natomiast jakby, wiesz, chodzi mi o to, że no, myślę, że można byłoby zbudować drużynę, oczywiście to jest wydatkowanie pieniędzy w Łodzi, ale zbudować drużynę na awans za 1/3 tych środków, które są przekazane na Widzew, bo to jest, mówi się oficjalnie o 15 milionach, natomiast myślę, że to jest wiele, wiele więcej. Jest to dla mnie co najmniej dziwne i trochę psujący rynek, chociaż z drugiej strony widzimy teraz przykład Legii Warszawa, która ściąga Ślisza z tego, z Zagłębia Lubin za prawie 2 miliony euro, co jest pewnego rodzaju, no... zaskoczeniem, szczególnie na te realia polskie, no ale skoro klubu na to stać, skoro stać go na to, żeby Polaka wziąć za niecałe 2 miliony euro, no to potem może go opchnąć dalej, że tak powiem, brutalnie za 5, za 7 milionów. No pokazuje to też pewne realia, że jednak z tej polskiej lidze też można kupować zawodników, a nie trzeba ściągać tego, za przeproszeniem, z piłkarskiego środu, bo troszkę też tak to wygląda w naszych realiach. Mało jest tych, to o czym wracaliśmy też przy okazji Ekstraklasy, że mało jest tych realnie, patrząc takich transferów, które rzeczywiście wzmacniają obiektywnie kluby, bo... Tym lepiej się patrzy na politykę transferową Rakowa. Ja tak może troszeczkę gwałtownie, ale musiałem uciąć temat piłkarski, bo za chwilę brakuje nam czasu na inne rzeczy. Tak, a tutaj już czas nas goni, więc może na szybko do żużla, bo bardzo wielu kibiców zebrało się w hali sportowej Częstochowa, bo to tak naprawdę te pierwsze żużlowe emocje, oczywiście jeszcze nie na torze, natomiast mieliśmy okazję spotkać ich wszystkich. Po raz pierwszy razem w jednym miejscu, czyli prezentacja drużyny Włókniarza Częstochowa na sezon 2020. No i największe oklaski oczywiście Leon Madsen, ale potem zaraz Jason Doyle, który też w rozmowie z Tomaszem Lorkiem
powiedział coś, co można dwojako zrozumieć. Może to też było, wiesz, tłumaczenie Tomasza Lorka, ale że chciałby tutaj przy takiej atmosferze zostać dłużej niż tylko rok. I że, nie, że za rok liczy też na taką atmosferę na prezentacji. I to, wiesz, troszkę zostało tak odebrane jako pewnego rodzaju chęć, deklaracja do tego, żeby po prostu no, ewentualnie przy przyszłym sezonie też jeździć we Włókniarzu, ale do tego oczywiście daleka droga. No powiem szczerze, że troszkę ta prezentacja przedłużona, przeciągnięta, bo zawodnicy realnie zaczęli wychodzić około godziny 21, ale prezentacja zaczynała się o 18. Najpierw godzinę młodzieży, potem bardzo długi koncert Patrycji Markowskiej, bo to ponad godzinę. Oczywiście fani tej muzyki mogli być usatysfakcjonowani, natomiast kibice nie do końca. Bo nie jesteś fanem? Nie, no ja akurat może nie do końca przekonuję się do Patrycji Markowskiej, natomiast a propos naszego sportokera, w którym żartowaliśmy z popisów wokalnych Fredrika Lindgrena, to on ma też dystans do tego i mówi, że został na to przez swoją narzeczoną brutalnie namówiony i już w życiu tego nie powtórzy. I że zdecydowanie woli Bradley'a Coopera w tej roli niż słuchać później siebie, więc jakby też ma do tego dystans. I... A oni tam mieli więcej niż jeden duet, także ja myślę, że jest jeszcze pole do popisu dla Fredrika. Fredrik Lindgren powiedział, że chyba już drugi raz nie zaśpiewa, więc jakby cieszy nas to niezmiernie. Natomiast wracając do samej prezentacji, no fajnie, że tak kibice entuzjastycznie podchodzą do tego typu wydarzeń, bo też to pokazuje tym zawodnikom, że jest tu atmosfera wokół Speedwaya, warto tutaj się pojawiać. Jeszcze na konferencję prasową, która była 2 godziny przed prezentacją, Jason Doyle się spóźnił z Markiem Cieślakiem. Podobnież byli w domu Marka Cieślaka i pies Marka Cieślaka nie ugryzł Jasona Doyle'a, a to miał być dobry prognostyk, bo jak doskonale wiemy, ostatnio się, jak Marek Cieślak powiedział, też dwóch jego przyjaciół no, blisko spotkało z pieskiem Marka Cieślaka. Wśród nich był jeden z naszych redakcyjnych kolegów, to ci mogę taką ciekawostkę naprawdę powiedzieć. Tak, także dobry prognostyk, że Jason Doyle nie został ugryziony. Miejmy nadzieję, że będzie kąsał za to on na torze przeolsztyńskiej. No tak, no liczymy na Jasona Doyle'a, no po to on tu został zakontraktowany, bo wiemy, że włókniarz cele ma potężne na najbliższy sezon. Dawid... Błyskawicznie o siatkówce. Właśnie zastanawiam się, czy nie przejść bezpośrednio do koszykówki, bo tak naprawdę w siatkówce nic nowego się nie wydarzy w przyszłym tygodniu. To tylko tak może kronikarsko wynikami. No to proszę. Porażka Norwida w 3 setach u siebie z Gwardią Wrocław i dosyć bolesna porażka, bo tak naprawdę poza tą trzecią partią, no to raczej pod kontrolą spotkanie gwardzistów. Teraz spotkanie w Jaworznie, też trudny wyjazd, zważywszy na to, że Norwid stracił to swoje 11 miejsce na rzecz KPS-u Siedlce, więc tam jest tak sama liczba punktów, więc te punkty dla Norwida bardzo potrzebne, a w ten weekend turniej półfinałowy Mistrzostw Polski Juniorów Alii Częstochowskiego Norwida. Od piątku do niedzieli można oglądać najlepszych juniorów w naszym kraju, no i też potencjalnych następców zawodników, czy to nawet plusligowych, czy też reprezentacji Polski. To ty powiedziałeś o panach, to ja w takim razie o paniach. Zawsze masz tą lepszą rolę. No, no widzisz, no ale sam sobie wybrałeś. Wiesz, to nie narzuciłem się. Spojrzałem na twoje notatki, jakby w priorytecie wyżej był Norwid, więc jakby... Wiesz, nie robiłem tak, że zasłaniam Częstochowiankę. Wolałbym o Częstochowiance porozmawiać, no ale proszę cię bardzo. Porozmawiamy, na pewno jeszcze będziemy mieli wiele okazji, bowiem Częstochowianka zapewniła sobie 4. miejsce po fazie zasadniczej, a to oznacza, że rywalizację w fazie play-off zaczyna w domu, zaczyna u siebie i będzie grała tam. Pytanie gdzie? Bo są dwie opcje. Hala Częstochowianki przy Lejtana albo hala w gminie Olsztyn. No to jeszcze z tego, co mi wiadomo, nie jest rozstrzygnięte. Dokładnie więc... tak. Wczoraj rozmawiałem z prezesem Kurkiem, jeszcze się zastanawiają. Dla mnie wybór jest jasny, sala Częstochowianki. Jarosław przyjechał, dostał 3. Myślę, że złe wspomnienia mogłyby jeszcze się bardziej uwidocznić w tym spotkaniu play-off. Miejmy nadzieję, bo do ugrania jest dużo, tak jak kiedyś mówiłeś, mistrzostwo, może nawet wicemistrzostwo dałoby awans do najwyższej klasy rozgrywkowej. Rozmawiałem z prezesem właśnie podczas tej rozmowy i rzuciłem mu tak pół żartem, że Częstochowianka trochę niestety wyrasta na najlepszy podmiot siatkarski w Częstochowie. Niestety dlatego, że nie mamy klubu siatkarz męskiego w plus lidze, ale mówię, no za chwilę możecie wy być w lidze siatkówki kobiet i wtedy już będzie bardzo, bardzo stety. A prezes tak zawsze to tonował i mówi, żebym sobie nie żartował, a tym razem powiedział, słuchaj,
nic nie mogę powiedzieć, czyli to mogło wskazywać na to, że są pewnego rodzaju plany przyszłościowe, nie mówię, że już w tym roku, ale do tego, że może wykonać ten krok wyżej, bo jak widać, wyniki są, atmosfera jest, przychodzą nowi sponsorzy, więc trzeba robić ten krok do przodu. Jest dobra perspektywa, byleby tylko gra nie wyglądała tak jak w pierwszym sesie meczu z PZPS-em. Szczyrk. SMS-em PZPS, szczyrk. Chcesz przejść do koszykówki jeszcze AZS 2020. Trzy spotkania z Bzurą Ozorków, najpierw weekendowe, dwa razy wygrane, najpierw 3-2, potem 3-1. W Ozorkowie już 3-0 zwycięstwo, no i zapewnione piąte miejsce w tabeli grupy trzeciej i drugiej ligi siatkówki mężczyzn. Czyli można się szykować na przyszły sezon. Dokładnie tak. I też są plany, żeby spróbować może ten szczebel rozgrywkowy wyżej, natomiast prezes, trener Pudo mówi jasno, że bez zaplecza finansowego nie będzie się porywał na grę. Ale to jest jakaś szansa, żeby przy zielonym stoliku to załatwić, czy...? Wiesz, że przy zielonym stoliku zawsze jest szansa. Okej, niby jesteś tajemniczy, ale z tej tajemniczości ktoś może coś wyczytać. Wiesz, o co chodzi doskonale, że zdajesz sobie sprawę, że przy problemach klubów siatkarskich w naszym kraju tak naprawdę kształt ligi dopiero poznajemy w momencie zatwierdzenia rozgrywek i to nawet na przykładzie AZS-u Częstochowa nie do końca, bo był przytwierdzony do pierwszej ligi siatkówki w kalendarzu rozgrywek. Okazało się, że w momencie braku licencji można i w ostatniej chwili zamienić podmioty, które rozgrywają w swoich ligach mecze, więc jakby zdajemy sobie z tego doskonałe sprawę. Koszykówka. Koszykówka, tak, no bo zostały nam dosłownie 3 minutki, więc powiedzmy co nieco na temat tego ostatniego spotkania. Ciężki mecz, AZS wygrał z Różną MCKiS Jaworzno 7 punktami, 84-77. Utrzymywała się tak naprawdę przez tą końcową fazę meczu ta kilkupunktowa przewaga, natomiast na pewno nie było to łatwe spotkanie. To było bardzo trudne spotkanie, ponieważ miało bardzo duży ciężar gatunkowy, bo AZS w momencie, kiedy to spotkanie się rozpoczynało, chyba po dwóch kwartach już było wiadomo, że Bielsko-Biała, która jest bezpośrednim rywalem AZS-u w walce o playoffy, wygrało swoje spotkanie jednym oczkiem, no i AZS, żeby utrzymać się na tym 8. miejscu, musiał wygrać. Od początku dosyć chaotyczne spotkanie i widać, że nerwowość w obu zespołach. Natomiast AZS prowadził kilkoma punktami. No i udało się tą przewagę utrzymywać przez większą część spotkania. W czwartej kwarcie bodajże był moment, że tam się ta przewaga zmniejszyła, ale w momencie wziął na siebie ciężar gry Dawid Józefowski, kilka rzutów z pół dystansu i wtedy udało się ten mecz jakby wygrać. I później, jak patrzyłem statystyki tego spotkania, to bardziej zbilansowany rozkład punktowy w zespole AZS-u Częstochowa, bo dwupunktową zdobyć miało bodajże 6 zawodników w AZS-ie, tak. Natomiast w drużynie z Jaworzna było tylko 3 zawodników, którzy miało 10 i więcej oczek. No i tym bilansem AZS wygrał to spotkanie. Nie było jednego lidera i myślę, że to jest ta droga, która w ogóle powinien iść w kierunku AZS Częstochowa, żeby właśnie ten rozkład punktowy się nie opierał tylko na Piotrze Łódce, nie tylko na Nikodemie Kowalskim, który akurat nie było go, ponieważ za faule techniczne miał karencję, musiał pauzować to spotkanie. Myślę i mam nadzieję, że te dwa ostatnie spotkania pozwolą nam cieszyć się z tego 8. miejsca, choć jak doskonale wiemy, później ewentualnie Wisła Kraków to byłby, bądź też drużyna druga z Krakowa, AZS AGH, to będą piekielnie trudni rywale, ale będzie bezpieczny tył i to jest chyba najważniejsze dla Dariusza Szynkiela i prezesa Adama Stępniaka. Znaczy, to ja powiem tak, będzie bardzo ciężko, drodzy Państwo, o to 8. miejsce, z tego względu, że drużyna z Bielska, o której już wspominał tutaj Dawid, ma dokładnie tyle samo punktów. Natomiast moim zdaniem dużo prostszy terminarz, ponieważ my gramy z drużyną najpierw z Dąbrowy Górniczej, która obecnie na 4. miejscu, gramy na wyjeździe, a na koniec podejmujemy zespół AZS AWF Mickiewicz Katowice, czyli zawodnik zespół numer 3. No. Natomiast zawodnicy z Bielska rywalizują kolejno z Polonią Bytom i ze wspomnianym wcześniej MCKiS Jaworzno, czyli z drużynami odpowiednio 10 i 6. Ale wiesz, Polonia Bytom też się chce bić o te playoffy. Ma stratę, ale w momencie bezpośredniego zwycięstwa z Bielskiem Biała, potem porażce AZS-u w Dąbrowie Górniczej, za chwilę, wiesz, to się już zmniejsza do jednego spotkania. No to jest granie już tak naprawdę o coś, o tą walkę. Ja wiem, że
no, statystycznie mamy teoretycznie najmniejsze szanse, mniejsze szanse względem drużyny z Bielska, dlatego że mamy trudniejszych rywali, ale jakbym zobaczył taką drużynę ZS-u Częstochowa, jaką w spotkaniu zobaczyłem z MZK Jezja Łożna, jestem dobrej myśli. Nie mówię, że uda się wygrać w Dąbrowie Górniczej, ale naprawdę bardzo, bardzo solidnie prezentowała się drużyna Dariusza Szynkiela. Ale to jeszcze był nie jeden pojedynek ZS-u Częstochowa tego dnia w hali Polonia, bo wcześniej o godzinie 16 swój mecz rozgrywał siatkarski AZS Częstochowa w drugiej lidze śląskiej. Zwycięstwo 3-0 z drużyną Zawiercia, Aluronem Virtu CMC 3 Zawiercie. I no, teoretycznie siatkarski AZS Częstochowa wraca na siatkarskie salony. Doskonale sobie zdajemy sprawę, bo to jest też temat, o którym rozmawialiśmy wcześniej, że tych podmiotów AZS-u może być całkiem sporo. Natomiast to jest drużyna złożona głównie ze strażaków z Centralnej Szkoły Państwowej Straży Pożarnej. A strażacy w siatkówkę grać potrafią? Dokładnie tak, więc jakby ten ugasili ten pożar braku siatkówki męskiej w wykonaniu AZS-u Częstochowa, więc cieszę się bardzo, bo to trzecie spotkanie, trzecie zwycięskie i pną się po awans do pierwszej Ligi Śląskiej. No metaforycznie się zrobiło na zakończenie tego sporttokera. Wiesz co, tak uzupełniam brak Janusza, bo on zawsze lubi taką metaforę anegdotą rzucić, więc... No być może już za tydzień będzie i z metaforą kolegi Janusza Jadczyka. A tymczasem my za dzisiaj bardzo serdecznie dziękujemy. Zachęcamy do wspierania częstochowskich drużyn w ten weekend. No i oczywiście do oglądania nas już za tydzień. To był program Sport Talker. Dziękujemy serdecznie. Do widzenia. Do zobaczenia.